Czy ten znak drogowy wyznacza miejsce zatrzymania się przed przejazdem kolejowym podczas przejazdu pociągu? Zobaczmy, jakiż to będzie znak. Mamy krzyż świętego Andrzeja, to widzę od razu. Tak, i o ten krzyż świętego Andrzeja będzie chodziło. Po prawej stronie znajduje się znak, no i jeżeli pociąg będzie nadjeżdżał, to właśnie ten znak pokazuje nam miejsce, którego minąć nie możemy. Tak, jeżeli pociąg nie będzie nadjeżdżał, a my mamy pewność tej obserwacji, to możemy przejechać, chociaż pamiętajcie Państwo, żeby ze szczególną ostrożnością to zrobić, zarówno przed i na przejeździe, dopasować sobie bieg i naprawdę bardzo poważnie do tego miejsca podejść.